Będzie ładny, bardzo ładny. Ale piękny. Ryby to się je tylko z marketu. Dzień dobry. Siema. Ty jest wysoki jednak jesteś. No jest wysoki. Jest klenik, gratulacje. No, moja życiówka. Życióweczka klenia, jako pierwsza ryba z tej rzeki. Witam serdecznie, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. A więc dzisiaj rzeka Krzyna i bardzo ciekawi goście. Już jeden do mnie przybył, jest to Konrad, trzykrotny mistrz Polski. Cześć wszystkim. W Spławiku, tak? Czy w Spławiku. Spławiku. To pierwszy gość, z którym dzisiaj będę wędkował. Nasz cel to klenie, a za jakąś godzinkę dołączy do nas Bergar oraz Imot, także skład będzie bardzo fajny. Także zapraszam do oglądania, co dzisiaj uda nam się połowić i lecimy. Jednego złowiłem takiego 65 cm okołomiu, 7,5 kg ważył. A łowiłem takie po 70 cm, co ważyły 3 kg. On łowił się na jad. Siedzi? Jest. No i Konrad z pierwszą rybą dzisiaj. Pewnie płotka, bo tak jak mówiłem, bo tutaj płotki, tutaj lubią płotki wchodzić. Także tutaj chyba postoimy troszeczkę dłużej. Tak jak myślałem, płoteczka. Fajna. No, zakończenie sezonu. Koniec roku. Także jak przystało na mistrza Polski, pierwsza ryba. No. Ja bym w przyszłym roku brały większe i większe. Tak jest, a ja twardo za kleniem. Jest u Konrada ryba. W końcu się udało, żeby w te ziele nie weszło, bo widzę, że tam ziele jest jeszcze. Dobry będzie? Ciężko ocenić, ale fajny raczej. Podmiarowy. Miarowy. Gdzie ten spławik jest? To jest dobry podbierak. Nie bardzo widzę, gdzie ta żyłka jest, ale... Daleko wziął. A jest tutaj. Tak, tak, one daleko wiorą. Uważaj, będziesz ten. No. Żeby się nie zdziwić. Schodzimy? Haczyk, piękna żyłka. No. A tam jest, środkiem idzie. To będzie mógł, może być dobry kleń, jak on środkiem idzie. Może być dobry kleń. Dobra, ja sejdę tutaj, a ty tutaj spróbuj go podprowadzić pod brzeg. A ja go tutaj podbiorę. Będzie ładny, bardzo ładny. Ale piękny. Piękny. Jest! Gratulacje! Pięknej ryby. 50 może. Myślę, że... Piękna rybka. Zmierzymy? Trzeba zmierzyć. Zobaczymy. Zakonił brzeg? Co? To sam koniec. Tak, tak. One właśnie tak biorą.
trzymaj. Bo zmierzę. Proszę, twoja ryba. Patrz, jak delikatnie zapięta, nie? No tak, a jak najedzony? Ile tam ma tego chleba? On lubi, lubi. 45. Myślę, że będzie miał. No, myślę, że tak. Patrz, 47 cm. Pięknie. Pięknie, piękna rybka. Kilóweczka. Tak. Z podbieraka, czy? Podbieraka. Cykniesz mi jeszcze zdjęcie jakieś? Tak, już ci cyknę zdjęcie. A to zakończenie sezonu to jest coś przyjemnego. No. Nie jakieś poteczki. Nie każda ryba cieszy, ale... Podnieś wyżej trochę. O tak. O, teraz też trzymaj, tak? Pięknie. Już nie będziemy męczyć. O. Tak? Ryby to się je tylko z marketu. Piękny kleniuch. Gratulacje. Poszedł. Poszedł. Już jeszcze raz. Zaliczony. Gratulacje. Babcie się podniecają. Są wędkarze i mięsiarze, no. A więc jest, Konrad złapał pięknego klenia. O, bo to już jest. Tego mu trochę brakuje, ale. Nie, no nie przesadzaj. Uwadzony był, fajnie. Piękny, piękne ogólnie, piękne waleczne ryby. Troszeczkę się pokręciliśmy, troszeczkę zeszliśmy z miejscówki. Musieliśmy zmienić tą miejscówkę, gdyż, no niestety. Co? Nachałasowaliśmy się. A kleń to bardzo płochliwa ryba. Także piękny kleń, 4,7, 4,8, tak? Coś takiego. Tak. A tutaj. Idzie takich dwóch panów, za chwilę dołączy do nas, panów znanych z YouTube'a, także za chwilę do nas dojdą. Proszę, zna się ich tylko z wideo, z telewizorni. Przyjechali. Dzień dobry. Siema. Ty wysoki jednak jesteś. No ja jestem. Jeszcze jak. Jak? No, płotka i kleń. O, no Konrad, to jest Konrad. Trzykrotny mistrz Polski. Także, no i na razie rozwalamy. Płotka i klenik przed chwilą ładny, trafiony. Pięknie. Spławiki masz? Nie masz? Nic? No,
spławik, w sensie wędkę mam i spławik. To znaczy później podjedziemy, ja tam w samochodzie zostawiłem zestawy, także podjedziemy i dojdziemy do końca tutaj do mostu, jeszcze połapiemy. Ja pójdę z tobą po wędkę, nie? Wezmę i później pojedziemy pod drugi most. I tam sobie już siądziemy stacjonarnie w tym miejscu, co ten to opaliśmy. Dobra. Ja tam tutaj więcej białej czy międzyrzeczy coś mówiłem niż na malowej. No. Malowy coś nie mogę tam. Dużo zakrętów, mało. Można powiedzieć. Siedzi? Coś tam jest jakaś chyba. O, jest rybka u Konrada. A płotka. Płotka? Znaczy tak, bo idzie szybko. Podbieramy czy nie? Nie. Nie ma do czego? Nie ma do czego. Idzie płoteczka albo mały klanik. No duży pysk, mały klanik. Klanik. Jest ryba. Nice. Gratulacje. No, no, nasz taki to już duży. Co ty gadasz? My na takie mówimy szczurki. Szczurki, małe szczurki. To już mówią uklejka. No uklejka. Siedzi? Będzie kleniu chyba. Koło twojego spławika, nie? Co? Tak, koło mojego spławika. Już zgubiło trochę. Będzie kleniu. To nie jest taki duży chyba jak ten. Nie? Nie schudź, bo stracimy miejsce. Będzie kleniu. No, będzie kleniu. Czekaj, ja podejdę tutaj bliżej. Mocno walczy? Nie tak jak tamten. Pewnie mniejszy będzie. Chociaż też może się okazać tutaj bliżej, że on zacznie tańczyć. Różnie może być. Tak. Nie, tym płoć może. Jakoś coś tak krąb. Krąb albo płoć. Albo karaś? Albo karaś. Ale to jak karaś, to powiem ci szczerze. Karaś. Nie, to jest jaziuk. 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 Szeroka, fajna. Jest. Trzy gatunki są. Pięknie. Pięknie. Bardzo fajnie. 30? 37 będzie miał. 37. Piękny jaś. Panie, koniec roku będzie fajny. No. Taki koniec, taki cały rok, tak? No. No i dobrze. Dobra, proszę tutaj. A fajne szeroki. Tak, tak, one już fajne nie? Są takie. Tak właśnie widziałem, że coś nie tak. 36. Pięknie. Zdjęcie? Trzeba zrobić. Niech patrzą. Niech się ryby łowi. Panie, łoisz mi tyłek, że o Jezu Święty. Do domu, żeby już nie było. Piękna miejska rybka. O, czekaj. O, dobra. Z podbieraka, czy tak puszczasz? Tak, puszczasz. Brawo. Tylko się nie wkąpi. Poszło. Klaski mają też tą zaletę, no. Jak wrzucisz do wody 15 sekund, on puchnie. Zakrywa ci cały haczyk, no. I jest większy niż zakładam. Jest taki mięciutki, który by lubią uderzać. One ogólnie lubią chlebek.
Tak. Łatwo strawnie. Tak. Na tą porę roku to nic lepszego nie ma. A tutaj takie dzieło wydry, znalezisko. Wydra wpierw zjada głowę, ikrę, a resztę zostawia, jak została wypuszczona. Ogon taki jest 24 cm. Czekaj, podbiorę. W końcu, bo na to polujemy. Na to polujemy? Powoli, 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 powoli. Będzie klenik chyba. Zapewne moja życiówka klenia. Czekaj, popuść, 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 popuść. Proszę. Jest. Udało mi się. Jest klenik, gratulacje. No, moja życiówka. Tutaj jest, proszę Państwa, życiówka już. Jak się nagrywa cały czas, no. Jak życiówka, to na miarkę. Dokładnie. Panie. Pięknie. Życióweczka klenia. Jako pierwsza ryba z tej rzeki. Co to jest za rzeka? Krzna. 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 Ładnie mnie widać? Stary, pięknie wyczyniło. 30 centymetrów. 30. Równie tylko 30. 30. No to dowoli. No. Gratulacje. Dziękuję. Graty, mistrzu. Dzięki. Branie się też nagrało? No. No to będzie pięknie. No teraz czas na takiego 40. No i powoli, powoli kończymy dzisiejsze wędkowanie. Tak jak mówiłem, goście, Aymot. Goście, jestem jak ja. Jak Aymot? Zmarzłem, ryb nie ma. Ale fajnie było. Fajnie było. No. Ale twój kolega, Bergar. No zło. Rybka zaliczona. Warto było siedzieć. Warto było. Czuję się jak mistrz Polski. Myślę, no z nas trzech jedyny z rybą, także graty. Dzięki. Bardzo dobrze mu poszło. Także udało się mu. Podpowiedziałem mu trochę, żeby ze spławika przeskoczył na grunt, no i ten grunt zrobił robotę. No ja też tutaj mam w planie wybrać się na grunt, tylko że mam w planie wziąć wątrobę drogową. Na suma? Nie, na klenia. Na klenia? Na klenia i będzie połapane z federkami. Także tyle, zapraszam do subskrypcji, do zobaczenia, trzymajcie się.